drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Cześć, tu Jakub Posyczka. Dziękuję za zadane pytania i zaraz postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie brzmi, jaka jest Twoja ulubiona gra? Moją ulubioną grą jest GTA, które przeszedłem na PlayStation 4. Zdecydowanie. Gdzie w Zielonej Górze najchętniej spotykasz się ze znajomymi? Gdzie się spotykam najchętniej? No, gdzieś na mieście, gdzieś na boisku, gdzieś w tych miejscach. Numer 3. Jak twoi przyjaciele, rodzina reagują na to, że jeździsz na żużlu? Z przyjaciółmi, no to wszyscy myślę, że pozytywnie na to reagują. Przyjaciele zadowoleni, rodzina zadowolona, jak wszystko dobrze idzie, także tak o. Z kim obejrzałeś swój pierwszy mecz przy W69? Byłem bardzo malutki, jeszcze jeździłem wtedy w wózku. Byłem w wózku takim dziecięcym. Byłem z mamą i tam z jakimiś znajomymi, ale szczegółów już tak dokładnie nie pamiętam. Następne pytanie. Jaka była twoja ulubiona lektura w szkole? Dzieci z Bullerbyn, ale więcej o tym nie powiem, bo nie pamiętam, dawno to było, ale tak jakoś no te dzieci z Bullerbyn taką pozytywne jakieś myśli we mnie wskrzeszają. Jesteś dość wysoki, czy to dla ciebie problem podczas jazdy? W trakcie jazdy nie, zdecydowanie tak, w trakcie jazdy nie, chociaż no może są takie elementy, gdzie wolałbym być niższy, bo by to może bardziej pomogło, ale jakoś jak nie myślę o tym za bardzo, bo wiem, że są nawet zawodnicy, którzy są wyżsi i po prostu zasuwają. Jakiej słuchasz muzyki? Przeróżnej. Zaczynając od jakichś tam house, tak? Rap, hip-hop, pop, disco polo nawet momentami gdzieś tam leci, rock and roll i tam takie różne. Jak wspominasz jazdę w starcie Gniezno? Krótko, bo to był krótki epizod. Dużo stresu mnie to kosztowało. Gdzieś tam też ten wypadek, który był. Później powrót do zdrowia, ale wiem, że po powrocie wróciłem z taką dobrą energią. Z taką nawet, no jakby jeszcze zaszczepiło to we mnie. To wydarzenie, tak mówię, takiego powera mi to tak naprawdę jeszcze dało. I pokazało, na jakim etapie jestem tak naprawdę. Które swoje zawody pamiętasz najbardziej? No tak, teraz do głowy przychodzą mi zawody, te eliminacje do finału brązowego kasku w Rybniku. Także tam dobrze pamiętam. Dodatkowy wyścig, jak jechałem jeszcze już o sam awans do finału z tamtymi gospodarzami, bo to był wtedy dwóch zawodników z Rybnika, ja jechałem z środkowego pola, no bo tak podzielili na trzy. No i wystrzeliłem ze startu, domknięcie, pojechanie do płotu i już tam cztery okrążenia. No i zadowolenie, że awansowałem. Następne pytanie. Kto jest twoim sportowym autorytetem? Myślę, że nie mam takiego jednego tylko i wyłącznie autorytetu wybranego z każdego zawodnika, sportowca. Staram się czerpać po prostu to, co jest, to, co w nim widzę pozytywnego, to, co mi się po prostu podoba, to, co może chciałbym być jak on, czy coś. Jest to, nie wiem, z Formuły 1 chociażby Daniel Ricciardo. W piłce nożnej Robert Lewandowski, czy Wojciech Szczęsny, też ten jego taki gdzieś tam poniekąd taki luz, takie luźne podejście. A w żużlu autorytet, no wiadomo, pan Piotr, to zdecydowanie chyba dla każdego tu młodego zawodnika w Zielonej Górze. Duzers, Darcy, no i mógłbym pewnie wymieniać nieskończenie wiele, co bym czerpał od każdego ze sportowca. Teraz pytanie jest,
jakie są Twoje żużlowe marzenia? No myślę, że jak dla każdego żużlowca, tak i dla mnie jest marzeniem zostać mistrzem świata. Juniorów, czy na świecie, no, czy ogólnie, nie juniorów, tylko ogólnym mistrzem świata. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie? Żużlowcem? To akurat proste pytanie. Trenowałeś speed rower. Co sprawiło, że jednak przesiadłeś się na żużlowy motocykl? No speed rower był takim momentem tak naprawdę w tym moim życiu, bo była chwila, że przyszedłem tutaj do klubu, był moment, że tam nie było dla mnie, powiedzmy, miejsca czy wolnego tam sprzętu, przez co poszedłem sobie, zagospodarowałem czas i jeździłem w tym speed rowerze, ale to było no niedługo, a mimo to naprawdę tam frajdy mi to sprawiło dużo. Od kogo i z jakiej okazji dostałeś swój pierwszy motocykl? Pierwszy motocykl dostałem od swojego dziadka na komunie. Wielka radość i frajda po prostu. Nie był to duży motocykl, bo to była taka kosiareczka tak naprawdę odpalana tak na taki sznureczek i tak to wyglądało. Do klubu, do Falubazu dołączyli Matej Żagar i Max Frick. O co chciałbyś ich zapytać? Czy oddadzą mi bieg nominowany? No, to były wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu spełniłem tą ciekawość. Także dziękuję bardzo. To było na tyle. We'll be right back.